Niemieckie dziki w Świnoujściu czuły się jak u siebie. Oj, oj. Panoszyły się w samym centrum, rozwalały śmietniki, ryły wypielęgnowane trawniki, zatrzymywały auta, straszyły ludzi. Jak to niemieckie dziki? Trudno było liczyć, że dobrowolnie pójdą sobie z miasta. Do tego przybywało ich w zastraszającym tempie. To z zachodu. A ze wschodu terytorium Polski przekraczają rosyjskie drony, badając czujność naszych służb. A w środku my, bohaterski naród, dumni spadkowicze schedy po naszych przodkach i ojcach, że nie wspomnę o matkach. Na szczęście każdy nalot sowieckich dronów został namierzony, a jeśli chodzi o dziki, to jak donosi prasa, władze Świnoujścia, cytuję, odparły atak dzików. Bohatersko! Dziki zostały wywiezione do lasów w głąb Polski i niech się teraz głąb Polski martwi. Miejmy nadzieję, że dziki nie zostały przetransportowane w okolice Malborka, prawda? Bo namalują sobie na grzbietach czarne krzyże i znów będziemy się męczyć z dziczą pod Grunwaldem. Ale ja się dziwię, że te niemieckie dziki zawieziono w lasy gdzieś w centrum Polski. Przecież to jest proszenie się o niemiecką partyzantkę na naszym terenie. I pola niewinnych polskim ziemniaków będą cierpieć pod jarzmem niemieckich dzików. Trzeba było je pognać do Berlina, nawet z pomocą rosyjskich dronów, zawiesić tam polską flagę i powiedzieć Niemcom: strefa Schengen strefą Schengen, ale są jakieś granice.